Cześć, z tej strony Łucek, witajcie na moim kanale. Realme 7 5G. Kilka słów o smartfonie. No myślę, że radzącym sobie całkiem nieźle, jak i cała ta marka na naszym rynku, gdyż no, można powiedzieć, że Realme to takie nowe Xiaomi na naszym rynku, czyli dobrze wycenione smartfony o sensownych podzespołach, o sensownej i całkiem dobrej wydajności. No cóż, Realme 7 5G, czyli wersja 5G smartfona serii 7. Fajnie. Po pierwsze dlaczego? Po pierwsze posiada procesor Mediateka. No tak, co Łucek mówi, Mediateki przecież to były kiedyś tanie chińskie badziewne procesory w tanich super turbo smartfonach o nazwach przypominających topowe jednostki innych producentów. No nie, tutaj mamy Mediateka Dimensity 800U i powiem wam, że ten procesor to jest coś nawet lepszego niż Snapdragon 765G, więc ten smartfon w wielu speedtestach wypadał naprawdę dobrze, a często i nawet lepiej niż innego rodzaju właśnie urządzenia na tamtym sprzęcie, o którym wam przed chwilą powiedziałem, więc naprawdę dobra opcja, trzeba to przyznać szczerze i tutaj nie ma co się wstydzić, że tak powiem, tego procesora. Smartfon działa żwawo, sensownie, jeżeli chodzi o prędkość działania. Nie ma jakichś takich większych problemów z jakimiś przycinaniami. Jedyne co, cóż, zarządzanie pamięcią RAM jest bardzo słabe w tym smartfonie. Znaczy się, jest 6 giga pamięci RAM, telefon zachowuje się jakby miał 4, więc no tutaj niestety mały minus, gdyż no tutaj trzeba popracować po prostu nad oprogramowaniem i doprowadzić je do ładu, żeby tak praktycznie wszystkie aplikacje nie wylądowały co chwilę, nie były czyszczone z tej pamięci, no chociaż wiadomo. Ma to pewnie jakiś cel związany z tym, żeby po prostu smartfon działał dłużej na baterii, więc no, nie ma co się dziwić. Sam system od Realme przemyślany, sensowny i jest wszystko, co być powinno. Mamy odpowiednie zakładki, co chcemy sobie w nich zrobić, to sobie możemy. Oczywiście opcji jest trochę więcej niż w czystym standardowym Androidzie, więc nie ma co tutaj narzekać, więc jest moim zdaniem dobrze, tak jak być powinno, więc po prostu ok, jest klonowanie aplikacji, przydaje się, przestrzeń gier też jest, możecie dzielić ekran z takich dodatków, czyli to co być powinno, jest też laboratorium, gdzie można sobie, Realme testuje różnego rodzaju funkcje, czyli na przykład jak widzicie tryb super gotowości nocnej, płynne przewijanie, cóż, fajnie, to jak najbardziej idzie moim zdaniem na plus. Sam ekran, powiem wam tyle, że mam już Realme 8, 8 Pro dzisiaj do mnie dojdzie. No i niestety ten ekran w 7C no jest trochę słabszy. Nie ukrywajmy, że nowsza seria już, jeżeli chodzi o kwestię ekranu, działa lepiej. Jego jasność mogłaby być troszeczkę większa moim zdaniem, ale jak na zastosowany typ matrycy nie jest źle, więc widać, że Realme idzie do przodu, więc w nowszych rozwiązaniach już w tym temacie lepiej. Starsze daje radę, cena jego też jest odpowiednia dzięki temu, więc nie jest źle. Sam wygląd? No trzeba przyznać, to jest mongowy TUI. Telefon jest naprawdę ładny, jest wszystko co być powinno. Jest gniazdo słuchawkowe, którego naprawdę często brakuje nam w smartfonach, które nowe przychodzą do nas. Jeżeli chodzi o biometrię, no aktywny przycisk jest również czytnikiem linii papilarnych. Tu widzicie, od razu jest turbo rozblokowanie. To mi się podoba. Przed chwilą tylko raz po prostu nie dotknąłem, dlatego się nie rozblokował. Jeżeli chodzi o biometrię, rozpoznawanie twarzy też jest, no akurat nie wróciłem tej opcji, która mówi nam, żeby od razu wróciła do ekranu, ale widzicie, od razu kłódka naprawdę mega szybko się rozblokowuje, to jak najbardziej na plus. Jest też jeszcze pasek boczny, gdzie możecie sobie porobić różnego rodzaju rzeczy, jeżeli chodzi o samą kwestię tego softu, więc no programowo naprawdę ja tam nie mam żadnych zastrzeżeń. Bateria też trzyma całkiem nieźle. Dzień wam na pewno wytrzyma, czasami może nawet troszkę, w zależności jak mocno go przeciśniecie, więc pod tym względem też jest fajnie. Więc nie ma co tutaj narzekać. Fotografia, zdjęcia, możliwości dużo, szerokie, standardowe, zoom dwukrotny i pięciokrotny. I jak to się przekłada na fotki? No powiem wam, że jak już użyjecie zoomu, no to wiadomo, zaczyna się dziać magia i
szczegółowość, ostrość, wszystko, że tak powiem, leci, w szczególności w piątce. No w dwukrotnym już trochę mniej, ale te zdjęcia ze standardowego obiektywu i szerokokątnego naprawdę wychodzą ładnie. Jak na tą cenę, powiem wam, że widziałem już wiele smartfonów, które robią o wiele gorsze zdjęcia, więc tutaj Realme naprawdę mym skromnym zdaniem daje radę. Macie zresztą cały film odnośnie zdjęć, możecie sobie go porównać, więc... No cóż, dla kogo jest Realme? Dla kogoś, kto szuka czegoś, co działa rozsądnie, za rozsądne pieniądze. Więc czemu nie? Można jak najbardziej się na to skusić. Też nie jest jakimś takim mega wielkim wielkoludem, jak niektóre nowsze produkcje, jeżeli chodzi o rozmiar wyświetlacza. Dobrze leży w dłoni, działa. No cóż, czego więcej chcieć? Wygląda też ładnie, nie jest jakoś odpustowy i tym podobny. Dla mnie spoko. Jeżeli tylko szukacie czegoś w budżecie, którym ma cenę aktualnie Realme, można brać, można się bez problemu skusić, zastanowić. Zresztą macie jeszcze wersję 7 Pro, 7, zwykłym 7, 5G akurat. To ja testuję. Ja nie mam zastrzeżeń. Oczywiście, szczerze mówiąc, no poza jednym, to już wam powiedziałem, brakuje tak naprawdę tego dobrego zarządzania pamięcią RAM w tym smartfonie. Mimo, że ma 6 giga, to naprawdę czyści tą pamięć niemiłosiernie. Poza tym ja jestem zadowolony. Myślę, że wy będziecie również. Tyle. Tyle, szczerze mówiąc, odnośnie Realme. Więcej jakichś problemów nie zauważyłem. Więcej plusów. No, też nie jestem w stanie wam powiedzieć, no bo cóż więcej można powiedzieć o smartfonie. No tyle. Całkiem fajne urządzonko. Oczywiście macie o nim całą playlistę. Możecie zobaczyć wiele porównań z innymi smartfonami. Przekonacie się, że naprawdę, mimo że macie tutaj tego Mediateka, to naprawdę nie ma co być tutaj, no nie będziecie w żaden sposób niezadowoleni moim zdaniem. No i tyle. Realme 7 5G, z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!